Błagam was, fitnessy, to jest niezłe w ogóle wydarzenie. Ja pamiętam swój pierwszy. Trochę za szybko przyszłam, jakaś babka już czekała i poprzednie zajęcia trwały. I wiecie, przez te szklane drzwi ja widzę, że ci ludzie w takim przysiadzie, nie? W takim, o, takim, o. I muzyka głośno, ale słyszę tak raz na jakiś czas... O! Jezu! Mówię, Boże jedyny, co tam się dzieje? Ona mówi, teraz to chyba mięśnie nóg robią. A mówię, spoko, ale dlaczego młotkiem? Wiecie, taki sobie żarcik puściłam, ale tak naprawdę w środku myślę, Boże jedyny, jak to się człowiek potrafi zapuścić. No żeby, słuchajcie, w takim przysiadzie nie wytrzymać, to co oni w życiu na biwaku nie byli? Jej, a ty jak człowieka przyszpiliło, jeszcze latarkę musiał trzymać. Jest to takie powiedzenie, co nie, że idealna żona powinna być damą w salonie, kucharką w kuchni i dziwką w sypialni. Ja jestem przerażona. Ja jestem przerażona, że mi się to wszystko p***li. Pierwszy dzień po ślubie mąż wraca z pracy. Ja wiecie, w nerwach od rana, ściągawka na ręku. Damą w salonie, damą z tego stresu. Przywitam go na waleta. Ten w szoku ucieknie do kuchni. A w kuchni taka dziwka we mnie wstąpi. Kochanie, może whisky, ale z lodem będzie drożej. On usłyszy lód, poleci do sypialni, a w sypialni taka kuchara we mnie wstąpi. Spróbuj, spróbuj piersi. Z wyglądu może trochę naleśniki, ale za to jak smakują, utka możesz palcami. Jak chcesz, to możemy też na łyżeczkę. Na to nagle pojawi się dama. Ale łyżeczka powinna leżeć po prawej stronie. Ni stąd, ni zowąd, dziwka. On lubi ostro. Ostro? Zainteresuje się kucharka. No to żryj, póki ciepłe. On totalnie ogłupiały, nie będzie wiedział, co zrobić. Po prostu stanie jak wryty. Kucharka zniecierpliwiona. No to co? Konsumujesz, czy mam dać psu? No my babeczki nie mamy lekko do tej pory. Słuchajcie, ostatnio po występie przychodzi gościu. Ja, wiecie, nie chcę oceniać po wyglądzie, bo to nieładnie. Ale w toku historii i tak wyjdzie, że gruby wciul. Podchodzi i mówi, fajny stand-up. Znaczy się jak na dziewczynę. Ja na to, fajne cycki, znaczy się jak na faceta. W życiu tyle razy w makro nie byłam. Dlaczego w makro? Bo najdalej miałam. Codziennie jeździłam, po bułkę i dżem. Ten taki jednorazowy, ten barka. Wiecie, takie zakupy, a 4 godziny się po makro szlajałam. Między tymi alejkami, o, kosiarki, za***ście. I 1,5 godziny nie moje. Fajny czas. A czy najgorsze zakupy to były te pierwsze paniczne, jeszcze przed zamknięciem. Żebyście wy wiedzieli, ile ja ryżu kupiłam. A to jest bardzo dziwne, bo nawet go nie lubię, ty. Ryż, zgrzewka makaronu i wibrator. Też w makro, na dziale z kosiarkami. No co? Ja nie wiedziałam, ile to wszystko potrwa. Trzeba mieć co do gęby włożyć. Pierwszy lepszy blok reklamowy. Jaki się obraz kobiety z reklam wyłania. Ty, to strach nocą na miasto wyjść. Wiecie, wy faceci macie luz. No, co wam tam? Najwyżej w reklamach konar nie płonie. No to wiadomo, wystarczy polać benzyną. To... A my? Pryszcze, zajady za skórniki. Odór z ust, nadpotliwość, grzybica paznokci, żylaki, ba! Żeby tylko nóg. Co przyciąga twoją uwagę, kiedy na mnie patrzysz? Moje przenikliwe spojrzenie, czy też te absolutnie podniecające ruchy w tańcu? Bo na pewno nie zwrócisz uwagi na moje lekkie nietrzymanie moczu.